Zanim podłączymy i sprawdzimy tego dronika, czy wszystko działa i czy w ogóle nic się nie spali, to teraz jeszcze przylutuję te przewody do tego konektora XT30. Aby się nie pomylić, minus do minusa, plus do plusa. Piękny lód wyszedł. Bardzo, bardzo piękne połączenie. Tak to mniej więcej będzie wyglądało. Tutaj podspód będzie szło do baterii, będą szły te przewody, więc tutaj żadne śmigło nie powinno zahaczyć tego. Teraz tylko zabezpieczymy to tymi koszulkami termokurczliwymi. Nie za mocno, żeby tego nie przypalić, żeby to tak brzydko nie wyglądało. A ta zapalniczka żarowa jest taka dość mocna i łatwo przypala te termokurczki. Teraz szykuję gogle FPV i baterię i zaraz wszystko zobaczymy. Chwila prawdy nadeszła. Zobaczmy, czy to coś dało, te starania. Pamiętajmy jeszcze, żeby się upewnić, trzy razy się upewnić, czy wszystko jest dobrze przylutowane, czy plus do plusa, czy nie ma żadnego zwarcia, żadnego dotyku przewodów. Także ja to trzy razy się naprawdę upewniłem, sprawdzałem to wszystko, czy wszystko jest w porządku, czy śruby na pewno nie dotykają tam do silników pod spodem, do uzwojenia. No i co? No i podłączamy. Naprawdę pierwsza próba, pierwsze uruchomienie. Może tak odsunę w razie, by się coś spaliło. No ale się upewniłem i mam nadzieję, że wszystko jest w porządku. Jeszcze zobaczmy, czy na pewno plusowy do plusa idzie, czerwony do czerwonego idzie, więc nie powinno nic się stać. No nic się nie pali. Nic się nie pali. Wszystko wygląda na porządku. Tam pod spodem, może zgaszę światło. Jedno. Tam pod spodem mryga czerwona dioda od odbiornika radia, bo radio nie jest podłączone, dlatego sobie mryga. Tutaj diody od nadajnika FPV i tutaj diody mrygają od fly controllera. Ciepły, oj, ciepły się robi, ale to jest normalne, bo tutaj mamy u góry ten nadajnik FPV. Ale fajnie rama będzie odbierała to ciepło. Nic nie dotyka, nic nie zwiera. Nawet jak mocno przycisnę, to nic nie będzie zwierało, więc mam nadzieję, że tu wszystko będzie w porządku. No i ostatnią rzeczą, którą teraz sprawdzimy, to jest obraz. Obraz z drona. Ustawię go w tą stronę na mojego Rastamana i zobaczymy, czy w okularach będzie Rastamanka widać. Chwila prawdy. Odpalamy gogle, jeszcze bez skanowania. O! Pojawiło się. O, przez chwilę był czarno-biały obraz, ale teraz pojawił się kolorowy. Już się wystraszyłem, że coś nie tak jest, że czarno-biały obraz będzie. Ale jaki ładny obraz jest z tej kamerki. Taka budżetowa, może nie budżetowa, bo ona kosztowała chyba 12 euro, więc nie jest aż taka budżetowa. No, ale jest taka malutka. I obraz jest dość fajny.
Jeszcze widzę, że OSD nie jest ustawione w tym, tylko jest napis Battery Full. Może to będzie dobrze widać. Ale w czasie prawie nie ma opóźnienia, czyli jest super. Super. No, dron się gorący robi. No bo jednak odbiera to ciepło od nadajnika FPV. Ale obraz jest, jak teraz sobie patrzę przez okulary, przez te gogle. Obraz jest żyleta. Obraz jest super. No dobrze. Co więc teraz robimy? Teraz podłączę już tutaj sobie, ustawię te antenki tak jak powinny być, jedną i drugą FPV i tą normalną, i podpinam tego drona pod komputer, ustawię sobie Betafly i zobaczymy, czy to będzie działało z radiem. W tej serii nie będę pokazywał, jak ustawiam Betafly tutaj w tym Fly kontrolerze, ponieważ dodam odnośnik w opisie do filmu, odnośnik, w którym pokazuję, jak ustawiam Betafly, jak to ustawić, więc tutaj nie ma sensu, bo to wszystko jest to samo. Zaraz wracam z powrotem, jak to wszystko już zrobię i zobaczymy, czy radio będzie działało z tym dronikiem. Przed chwilą skończyłem ustawiać wszystkie parametry w Betafly. Wszystko jest ustawione, tak wygląda właśnie dronik gotowy do lotu. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i odpali i poleci jak trzeba. Tak więc odpalę sobie radyjko. Odpalimy drona. Pamiętajmy, żeby nie zakładać śmigieł. Jeśli odpalamy dronika w domu, ok, uzbrajamy drona. Odpala. I teraz na fly mode. Super. Jak buzzer, czy działa? Działa. No i ostatnią rzeczą, którą możemy sprawdzić, to obroty silników. W ten sposób startują silniczki. Ten się kręci w tą stronę, ten się kręci w tą, ten się kręci w tą i ten się kręci w tą, czyli na rewers, tak jak ja latam.